medytacji podmorficznej odbieramy nasze ciało jaźni, odbieramy nasze ciało self i oddajemy je naturze. Oddajemy je fizycznym siłom, bardzo subtelnym, które oddziałują na nas. Tak jak poprzednio, nic specjalnego się nie dzieje. Nie musimy się mobilizować, nie musimy się koncentrować. Zamiast tego skłaniamy naszą uwagę, żeby zainteresowała się doznaniami w ciele, żeby odkleiła się od opowieści w głowie, żeby odkleiła się tym razem nawet od świata przedmiotów, żeby zainteresowała się rzeczywistością procesów. Pierwszym etapem odebrania ciała jaźni i oddania go tam, gdzie należy, czyli naturze, jest oddanie go siłom, które są uniwersalne na tej planecie. Pozwalam, żeby moje ciało poddało się masażowi siły grawitacji. W pole mojej uwagi wpływa doznanie oddziaływania siły ciążenia na moje ciało. Nie przeciwstawiam się jej, pozwalam jej swobodnie wymasować moją skórę, pozwalam jej wejść do mojego ciała, wymasować narządy, mięśnie, ścięgna, płyny ustrojowe. Wpuszczam też siłę grawitacji do środka komórek. Tam, gdzie dociera siła grawitacji, wypiera z mojego ciała mentalne napięcie, które bierze się z bycia w świecie wyobrażeń. To, co naturalne, doznaniowe, wypiera to, co jest konceptem, wyobrażeniem. Uwalniam napięcie z ciała. Rozluźniam tendencję umysłu do chwytania przedmiotów. Delikatnie, wewnętrznie uśmiecham się, żeby stworzyć dobrą atmosferę, przyjazną do tego, żeby w polu mojej uwagi pokazywały się doznania. Teraz pozwalam mojej uwadze dostroić się do rzeczywistości pierwiastków. Pierwszym pierwiastkiem, który obserwuję, jest pierwiastek Ziemi. Pierwszą cechą tego pierwiastka jest twardość. Nie szukam abstrakcyjnej definicji twardości, tylko uczę się jej poprzez definicję doznaniową. Zaciskam zęby i po kilku sekundach uwalniam zacisk. To doznanie, które teraz odczuwam w ustach, jest doznaniową definicją twardości. Mogę powtórzyć to ćwiczenie kilka razy po to, żeby uwaga oswoiła się z twardością, po to, żeby zawsze, kiedy napotka ją, wiedziała bez używania pojęć, nazw, tylko za pomocą bezpośredniego doznania, że oto ma do czynienia z twardością. Kilkanaście sekund na oswojenie uwagi z twardością. Zaciskam zęby, puszczam. Moja uwaga uczy się tego, czym jest doznanie twardości.
Teraz delikatnie, swobodnie, bez wysiłku, bez napinania się, przenoszę uwagę na czubek głowy i pozwalam jej zobaczyć, czy jest tam jakaś twardość, czy jest twardość na czubku mojej głowy. A teraz pozwalam uwadze swobodnie spłynąć w dół ciała po jego powierzchni, poprzez jego przekrój i odsłonić wszelkie pokłady twardości. Uwaga naturalnie, bez wysiłku, samą ciekawością i tym, że pcha ją siła grawitacji, powoli, płynnie schodzi w dół ciała i odsłania terytorium twardości. Jeśli nie czuję twardości, to nie czuję, ale jeśli gdzieś pojawia się twardość, to moja uwaga wie, że oto ją napotkała. Czy jest jakaś twardość w mojej głowie, w jej środku, w policzkach, w szczęce, w karku? Pozwalam uwadze spłynąć w dół ciała, z czubka głowy do stóp, tyle razy, ile ma na to ochotę, i odsłonić pokłady twardości. Jeśli zdarzyło mi się zapomnieć, czym jest twardość, mogę powtórzyć pierwsze ćwiczenie, po to, żeby znowu poczuć jej smak, a potem odkrywać ją w całym moim polu doświadczenia. A teraz przyjrzę się drugiej charakterystyce pierwiastka ziemi, jaką jest miękkość. Oto definicja miękkości. Bardzo delikatnie, leciutko naciskam językiem na wnętrze dolnej wargi. Doznanie, które jest efektem tego nacisku, jest właśnie miękkością. Powtarzam to ćwiczenie i pozwalam, żeby moja uwaga oswoiła się z tym, co jest miękkością. Nauczyła się miękkości, tak żeby zawsze, kiedy potem napotka ją, wiedziała bez używania pojęć, że oto ma do czynienia z miękkością, drugą charakterystyką pierwiastka ziemi. Przenoszę moją uwagę na czubek głowy i sprawdzam, czy jest tam jakaś miękkość. A teraz pozwalam uwadze spłynąć w dół ciała naturalnie, swobodnie, tak jakby ciało samo ją zasysało, bez wysiłku z mojej strony, i odsłonić wszelkie pokłady miękkości, odsłonić terytorium miękkości w polu mojego doświadczenia. Czy jest jakaś miękkość w środku mojej głowy? Może jest w oczach, policzkach, w szczęce, w szyi, karku. Uwaga spływa w dół ciała i odsłania wszystko to, co jest miękkością. Tam, gdzie nie ma miękkości, tam jej nie ma, uwaga o tym wie, ale tam, gdzie ją napotyka, tam ma pewność,
Oto mam do czynienia z miękkością. Bez pojęć, bez napinania się, bez potrzeby koncentracji. Tym, co pcha uwagę, jest czysta ciekawość. Uwaga spływa tyle razy, ile ma ochotę, z czubka głowy do stóp i odsłania terytorium miękkości w moim polu doświadczenia. Zawsze mogę sobie przypomnieć, czym jest miękkość, powtarzając ćwiczenie dotknięcia bardzo lekkiego językiem wnętrza dolnej wargi. A potem powracam do swobodnego ruchu uwagi do ciała. Spójrzmy teraz na inny pierwiastek, na pierwiastek wody i na tę jego charakterystykę, która nazywa się płynnością. Bezpośrednio, doznaniowo możemy nauczyć się płynności poprzez dostrojenie uwagi do doznawania śliny w naszych ustach. Pozwalam uwadze dostroić się do doznania płynności w moich ustach. Pozwalam jej nauczyć się tego, czym jest płynność. Przez kilkanaście sekund oswajam uwagę z płynnością, jedną z cech pierwiastka wody. Teraz przenoszę uwagę pod gałkę oczną i patrzę, czy tam jest jakaś płynność. Prawą, lewą lub obie jednocześnie. Odpowiadam na pytanie bezpośrednio, doznaniowo, czy pod moimi oczyma jest płynność. Teraz przenoszę uwagę na czubek głowy, delikatnie, bez wysiłku, popychając ją delikatnie w to miejsce, bez potrzeby koncentracji, i pozwalam uwadze pchanej ciekawością, dociskanej przez siłę grawitacji, zasysanej przez ciało, spłynąć w dół po powierzchni ciała, także poprzez jego przekrój, i odsłonić wszystko to, co jest płynnością w polu mojego doświadczenia.
czy jest jakaś płynność w środku mojej głowy, na skórze, na policzkach, w szczęce. Zawsze mogę wrócić do doznania płynności w ustach, żeby sobie przypomnieć jej smak. Pozwalam teraz uwadze spłynąć w dół ciała tyle razy, ile ma na to ochotę, i odsłonić terytoria płynności w polu mojego doświadczenia. Pora na pierwiastek ognia, który zgodnie z traktatami medytacyjnymi jest najłatwiejszy do zauważenia. Jest tak łatwy, że nie potrzebujemy nawet jego definicji. Przenoszę uwagę na czubek głowy. Pozwalam jej spłynąć w dół ciała po skórze, także poprzez jego przekrój, i odsłonić wszystko to, co jest ciepłem albo gorącem. Wszystko to, co jest cieplejsze niż neutralna temperatura. Tak jakby uwaga spływając odtwarzała termiczną mapę ciepła w moim polu doświadczenia. Czy jest jakieś ciepło na czubku głowy, w jej środku, w szczęce, w szyi, karku i w niższych partiach ciała. Czy terytorium ciepła jest stałe czy zmienne? Czy ma zawsze tę samą intensywność, a może ma różną intensywność? Czy ciepło skupia się raczej w środku ciała, a może właśnie w stronę skóry, a może po drugiej stronie skóry? Szukam pokładów ciepła w polu mojego doświadczenia, pozwalając uwadze naturalnie, swobodnie spłynąć z czubka głowy do stóp tyle razy, ile potrzebuję, ile ma na to ochotę. Teraz poszukam drugiej charakterystyki pierwiastka ognia, czyli zimna. Dokładnie tak samo, jak było z ciepłem. Przenoszę uwagę na czubek głowy, pozwalam jej spłynąć po powierzchni ciała, poprzez jego przekrój, i odsłonić wszystkie te obszary, które są chłodniejsze niż neutralne. Wszystko, co jest temperaturą,
którą moglibyśmy nazwać chłodem lub zimnem. Uwaga swobodnie, płynnie, naturalnie, bez wysiłku spływa w dół ciała i odsłania pokłady chłod lub zimna w polu mojego doświadczenia. Czy jest jakieś zimno na czubku głowy, w jej środku, na skórze twarzy, może w szczęce, karku? Zimno jest raczej w środku ciała, czy jest go więcej bliżej skóry? Czy jest jednostajne, czy zmienne, czy zmienia swoją intensywność lub obszar? Wszystkie parametry tego, co chłodne i zimne, są teraz bardzo interesujące dla mojej uwagi. Teraz przyjrzę się charakterystyce ostatniego z pierwiastków, pierwiastka powietrza i spojrzę na tę jego cechę, którą można nazwać parciem. Delikatnie, swobodnie, pozostając z uwagą nasiąkniętą w ciele, czekam na to, aż w polu mojej uwagi pojawi się oddech. Nie próbuję go wzmocnić, nie szukam go w żadnym konkretnym miejscu. Pozwalam mu pokazać się mojej uwadze w takiej postaci, jaką sam wybrał. To może być poczucie strumienia powietrza w nozdrzach, poczucie unoszącej się i opadającej klatki piersiowej albo brzucha. Może być poczucie, że oddycha całe ciało lub jakiekolwiek inne doznanie. Pozwalam na to, żeby oddech pojawił się w polu mojej uwagi. Wiem, kiedy jest wdech, wiem, kiedy jest wydech. I teraz uczę się definicji parcia, obserwując nacisk, jaki wdech i wydech wywierają na moje ciało. Wszystko, co jest pchaniem, parciem, naciskiem. Wszystkie te doznania składają się na bezpośrednią, niepojęciową definicję charakterystyki parcia. Pierwiastka powietrza. Oswajam przez kilkanaście sekund moją uwagę z parciem.
A teraz bez wysiłku, delikatnie przenoszę uwagę na czubek głowy i sprawdzam, czy jest tam jakieś parcie. Czy jest jakieś parcie w środku głowy, niżej, w miarę tego, jak uwaga spływa w dół ciała. Czy jest to parcie dośrodkowe, odśrodkowe, może chaotyczne, czy ma swoją intensywność, czy ma stałą intensywność, czy zmienność. Wszystko to, co odsłania w moim polu uwagi doświadczenie parcia, jest teraz tym, co mnie interesuje. Moja uwaga spływa w dół ciała i poszukuje doznania parcia. Lub wraca do parcia w miejscu, w którym odczuwałem oddech, jeśli chcę sobie przypomnieć jego doznaniową definicję. A potem wraca do powtarzanego procesu spływania w dół ciała. Tyle razy, ile chcę. Dostrajam moją uwagę do pierwiastków. Taki sposób, w jaki jest to dla mnie najciekawsze, najbardziej przyjemne. To może być jeden pierwiastek lub jedna jego cecha. Albo dwie cechy jednocześnie. Mogę szukać miękkości i twardości, skanując ciało z góry na dół. W tym samym czasie mogę szukać więcej niż jednego pierwiastka. Jeśli mam ochotę, to szukam wszystkich. Obserwuję też, jak dostrojenie uwagi do świata podmorficznego wpływa na moje emocje. W jakim krajobrazie emocjonalnym zostawia mnie. Czy jestem teraz bardziej podrażniony, czy może spokojniejszy? I wreszcie w ostatnim etapie obserwuję to, czy pierwiastki, które czuję wewnątrz mojego ciała lub na jego skórze, mogę też poczuć na zewnątrz. I zadaję sobie pytanie, czy te w środku, te na zewnątrz różnią się między sobą. A może jest tak, że są to te same pierwiastki, a ja jestem częścią większej natury. Przeprowadzając to ćwiczenie, oddaję moje ciało naturze, do której ono należy. Koniec.